Na szali ich starcia był pas króla i jednokilogramowa sztabka złota. Obejrzyjmy teraz skrót tej jakże emocjonującej walki wieczoru. Na razie w ofensywie lewym prostym pracuje Don Kass, już spychając pod siatkę, zabierając miejsce Normanowi, ale teraz dobry bezpośredni lewy podbródkowy. I główka, tak, głową. No ale on takie rzeczy będzie robił. To jest brudny boks. MMA zawodnicy nie boksują, oni uderzają. Kasiuszowi po raz kolejny bezpośredni cios, dwa mocne uderzenia i krótki klincz w wykonaniu Normana Park. Sądujący lewy, utrzymujący dystans. No i oczywiście jak na Mańkuta, to ta prawa ręka powinna dużo częściej wchodzić. Stop, stop, stop! Warto nawiązać. Obaj uwielbiają wywierać presję, spychać przeciwnika, odbierać mu przestrzeń i wyglądają w niej kondycyjnie. Teraz bardzo mocny, lewy bezpośredni, sierpowy. Odczuł ten cios Don Kass. Dąży do skrócenia dystansu. Bardzo mądra taktyka.